Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. List do Rzymian, 5 rozdział, 1 i 2 werset. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy dostęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje oraz kapłana wielkiego nad domem Bożym, wejdźmy na nią ze szczerym sercem w pełni wiary, oczyszczeni w sercach od złego sumienia i obmyci na ciele wodą czystą. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19-22. Błogosławione konsekwencje pewności zbawienia. Pewność daje stały pokój i docenienie łaski, w której stoimy. Tak uczy nas list do Rzymian, 5 rozdział, od 1 do 2 wersetu. To pozwoli nam cieszyć się naszym zbawieniem i chlubić się nadzieją chwały. Jak powiedział kiedyś Charles Henry McIntosh, być szczęśliwym bez tego, to być szczęśliwym na skraju ziejącej przepaści, w którą w każdej chwili mogę zostać strącony na zawsze. Ponadto, tylko mając pewność zbawienia, możemy otrzymać instrukcję i poznać prawdę. Dlatego Jan mówi, piszę wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Napisałem wam dzieci, gdyż znacie ojca. Tak mówi pierwszy list Jana, 2 rozdział od 12 do 14 wersetu. Pewność zbawienia jest również niezbędna, abyśmy mogli żyć w bliskiej i zażyłej społeczności z Ojcem i Panem, chodzić w duchu, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział, 4 werset, i zbliżać się w uwielbieniu do Boga. Jak uczy nas list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 19 do 22 wersetu.